oryginalne osłonki na doniczki, unikatowe szkatułki, ozdobne butelki, koszyczki czy ozdoby na ścianę. To użytkowe przedmioty, które powstały z przetworzonych materiałów. Okazuje się, że potencjał recyklingu dostrzegają nie tylko ekolodzy, ale i też artyści, którzy w różnego rodzaju odpadach dostrzegają i odnajdują materiał do pracy. Twórcze podejście do tematu recyklingu znalazła również pamięczanka Elżbieta Berner, która wykorzystując różnego rodzaju odpady tworzy niesamowite, przyciągające oko unikatowe przedmioty. Staram się robić rzeczy ozdobne, ale jednocześnie i użytkowe. Dużo robię właśnie tego typu, tak jak tutaj są pokazane, osłonki na doniczki, no bo w domu doniczki do kwiatów to tam każdy raczej używa i wtedy po prostu wstawia sobie doniczkę, może w to nalać wodę i raczej pod kątem użytkowym. Żeby to po prostu ktoś wykorzystał. No są rzeczy również ozdobne, tak jak butelki, ale w niektóre też można coś nalać. No tutaj na przykład będą takie ozdoby na ściany. No to są też kręcone wszystko z papieru, koszyczki. Szkatułki widzę. Szkatułki to już są specjalnie tak. Jeszcze trochę z innego, to też materiał właśnie z tych wytłaczarek, specjalną masę się robi. No tak ogólnie w ten sposób po prostu. Pani Elżbieta nie posiada artystycznego wykształcenia, jak przyznała, jest samoukiem. Jej przygoda z tworzeniem przedmiotów z materiałów z recyklingu zaczęła się dokładnie mówiąc od momentu wprowadzenia lockdownu. Pracowałam w szpitalu, ja jestem magistrem rehabilitacji, także ja nie miałam z takimi rzeczami nigdy do czynienia. Ale mój ojciec miał zdolności, a ja po 70 odkryłam w sobie coś takiego. Zaczynałam właśnie od butelek. Taką miałam koncepcję i tak powoli sobie doskonaliłam techniki, no masę zmarnowałam, ale ja się po prostu wszystko musiałam nauczyć sama, prawda? Bo nie jestem po jakimś wykształceniu plastycznym ani nic, ale no nie sądziłam, że to mi się tak uda. No. Mam po prostu z tego satysfakcję, a ponieważ jestem osobą, która jest na emeryturze, a nigdy nie byłam osobą taką, żeby nic nie robić. Lubię ciągle coś robić, lubię zmiany, dlatego po prostu jakoś tak, no i w ten sposób się uziemniłam, powiem tak. Ten czas mi po prostu zleciał bardzo szybko i aż nawet wpadłam za dużo w to wszystko. Co było takim natchnieniem, żeby pani właśnie zaczęła tym się zajmować? No przyszedł ten lockdown i po prostu tak. Przede wszystkim ja pierwsze rzeczy zaczęłam już robić troszkę wcześniej, ale to robiłam takie okazjonalne na Boże Narodzenie. Córka moja przyleciała z wnuczkami i ja już tak dla nich tam takie rzeczy zaczęłam robić, ale tak sobie bawiłam się, prawda? No i potem tak powoli zaczęłam się po prostu rozwijać, nie? Ale co było tą inspiracją, tym natchnieniem? Od czego się zaczęło? Bezczynność. Oczywiście bezczynność. Nie można siedzieć, zamknąć się w domu i nie robić nic, nie mieć, wstać rano i nie mieć celu. Trzeba mieć cel po prostu, prawda? Obojętnie jak, co ja z tego zrobię, to no i własna satysfakcja, przyjemność. Bo jak się coś zrobi i coś jest ładne, to po prostu jest z tego satysfakcja. Do zrobienia tych przedmiotów pani Elżbieta używa różnego rodzaju odpadów wtórnych. To są z różnych opakowań szklanych, foliowych, z butelek, z papieru. Także to jest tak, troszkę w tym chodzi nieraz i cement. Także to jest bardzo tak no różnie. Ja nie robię z jednej rzeczy, tylko robię z różnych materiałów. Po prostu jak mi się tam koncepcja stworzy. Szczególnie od rana to. Skąd udaje się pozyskać te wszystkie tworzywa, materiały, potrzebne produkty do wykonania później tych dzieł? Od znajomych. Wszyscy wiedzą, wszyscy mi znoszą. I butelki szklane, i plastikowe, i gazety. No, są rzeczy, które muszę kupić, oczywiście jakiś tam klej, czy coś do ozdoby, prawda? I robię rzeczy również z opakowań po jajkach. Takich tych
jak są te kobie wytłaczanych, tak. Także znajomi wszyscy wiedzą, co mi trzeba przynieść. Metody i techniki tworzenia są różne. Najpierw sobie muszę przygotować projekt, prawda? Jakąś koncepcję. A koncepcja to mi tam wychodzi z głowy, trochę poglądam w internecie. Oczywiście jest taka aplikacja Pinterest, tam są właśnie po prostu wizualnie to widzę. No a wtedy już sobie dopasowuję sama do siebie już, z czego to będę robiła, jak. A nieraz to przychodzi to tak zupełnie bezwiednie, nawet nie wiedząc, że to tak wyjdzie po prostu. Gdyby pani miała wymienić wszystkie metody i techniki, które pani stosuje przy wykonaniu tego typu właśnie dzieł? No nie wiem, czy bym potrafiła, dlatego że to techniki to są różne. Ale tak dla przykładu. Bardzo różne. Techniki są, nie wiem, czy to można nazwać, to jest moja technika. To jest wymyślone po prostu przeze mnie. No. Załóżmy jakąś koncepcję, sobie stwarzam, że ktoś na przykład coś zrobił z cementu, a ja akurat z tego cementu nie chcę. Przykładowo, bo też mam rzeczy z cementu robiłam i z białego cementu, a ja sobie na przykład to inny materiał po prostu wzięłam i próbowałam. A te techniki malarskie, powiedziała pani, że wykorzystuje pani różne, akryl między innymi. To znaczy, jeżeli chodzi o farbę. O farbę, no akryl, a akryl oczywiście, no są, specjalnie się dorabia farby, robi się mieszanki, żeby to się odpowiednio przede wszystkim trzymało, bo jak rzecz plastikowa jest, to nie można sobie tak rzucić farby, bo ona się nie będzie trzymała, bo się po prostu zmyje. Także no, to już trochę tajemnica zawodowa. Czyli nie możemy zdradzić, nie będziemy zdradzać. Nie. To, co również przykuwa uwagę, to barwy przedmiotów. Kolorystyka musi być też odpowiednio dobrana. Czym one są malowane później te rzeczy? No, głównie akrylem. Głównie akrylem, no techniki malowania też musiałam doskonalić, dlatego że ja w zasadzie, tak jak powiedziałam, nie miałam o tym w ogóle żadnego pojęcia, prawda? No ale czytałam dużo i dochodziłam po prostu do wszystkiego sama, zupełnie. Jak przyznała pani Elżbieta, tworzenie z materiałów z recyklingu jest bardzo praco i czasochłonne. To znaczy ja tak może czasowo tego nie określę, dlatego że ja jak robię, to stwarzam sobie koncepcję i robię kilka rzeczy naraz. Bo wtedy załóżmy robię, żeby po prostu nie marnować, prawda, i czasu i na przykład farby czy innych produktów, to robię kilka rzeczy naraz i wtedy sobie to czasowo nie określę tego. Bo to jest bardzo różnie. No, są niektóre rzeczy, które są bardzo chłonne. Tak jak rzeczy z papieru, które tutaj nawet widzicie Państwo, to, no, to jest pracochłonne. Jest po prostu to taka praca dłubana, powiedziałabym. To, co pani Elżbieta przyniosła do Miejskiego Ośrodka Kultury, to tylko niewielka część jej oryginalnej kolekcji. Zaczęła pani tworzyć od momentu wprowadzenia lockdownu. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Czy udało się zliczyć te wszystkie rzeczy, które powstały? Bardzo dużo, ponieważ tak jak mówię, ja nie potrafię siedzieć przed telewizorem. Ja muszę, zawsze zresztą byłam aktywna i ja się nie chwalę, ale byłam zawsze aktywna. Także ja nie lubię siedzieć, ja muszę mieć zajęcie. Nie, ale telewizja. Te prace, przedmioty można liczyć w setkach. Ojej, oczywiście. Jak nie więcej. Tak, dokładnie. I to wszystko jest w domu, mieści się. No, wie pani, dobrze, że mieszkam w swoim domu, prawda? Że mam gdzie i mam piwnicę i mam swój pokój taki. Mój wnuczek mówi, że to jest warsztat. Tak. No, troszkę rzeczy też oddaję, nie powiem, tak. Ale to nie jakieś tam duże ilości, ale też do kwiaciarni. No. I pewnie też dla znajomych, rodziny. O, oczywiście, dokładnie, tak. Już są wszyscy obdarowani, czy mi się da. Tworzenie dzieł sztuki w ramach recyklingu stało się dla Pabieńczanki hobby, choć jak mówi, to także... Wyciszenie, niesłuchanie bez przerwy. O pandemii, prawda, o tym, co się złego dzieje. No wiadomo, że się dzieje, ale po prostu pewną izolację. Izolację od tych problemów i satysfakcję. A ponieważ jestem już, dzieci mam odchowane, wszystko, także no
czas, spędzenie czasu. Nie telewizor bez przerwy. Miejski Ośrodek Kultury jest pierwszą placówką, której Elżbieta Berner prezentuje swoje dzieła. Obecnie ze względu na obostrzenia i zamknięcie instytucji unikatowe przedmioty mogą podziwiać głównie pracownicy, ale na pewno to się zmieni. W momencie, kiedy restrykcje miną, ze sztuką Pabieńczanki będą mogli zapoznać się też inni na zorganizowanej wystawie. Będzie to pierwsza ekspozycja, na której pani Elżbieta zaprezentuje swoje prace, bo jak stwierdziła, nigdy o tym nie myślała, po prostu robi to dla siebie, choć pewna myśl temu przyświecała. Ja jak zaczęłam tak trochę większe ilości robić, to właśnie myślałam o tym, żeby to robić w jakimś takim zbożnym celu, powiedziałabym. Bo tyle się czyta, że ludzie potrzebują pomocy, czy jakieś dzieci, prawda? To mówię, jak zrobię, no ktoś tam sobie to weźmie w jakiś sposób, nie wiem, sprzeda. No różne są formy, prawda? I te pieniądze, żeby były przeznaczone dla danej osoby. Tak, no to raczej z taką myślą w ogóle zaczęłam robić. No i oczywiście przede wszystkim dla siebie ze względu na zdrowie psychiczne, bo to jest podstawowa rzecz. W myśl idei wspomnianej pomocy przedmioty autorstwa pani Eli trafiły na licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na dokończenie budowy ośrodka hospicjum w Zgierzu. Część rzeczy przekazałam do hospicjum, do organizowanego się hospicjum w Zgierzu za pośrednictwem oczywiście Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach i uważałam, że to jakiś cel przyniesie, bo jakiś tam grosz zawsze będą mieli. No, także. Przedmioty zostały zlicytowane, tak? Tak, przedmioty zostały zlicytowane, oczywiście bardzo pięknie mi podziękowano. Także no, mam satysfakcję. Czy będą jeszcze takie inne ewentualne przekazania? Gdzieś pani już ewentualnie też chciałaby... To znaczy w tej chwili ja nie myślałam o tym, ja się już zdaję tutaj na Miejski Ośrodek Kultury, że będę z państwem we współpracy, jeżeli państwo będziecie mieli gdzieś jakąś potrzebę, żeby coś takiego zrobić, to oczywiście bardzo chętnie. Jak skończy się ta pandemia, lockdown, to nadal będzie pani tworzyć? No myślę, że chyba tak się w to wciągnęłam, że myślę, że tak. Już nawet nieraz sama mówię, że może by się opanować, ale teraz mam zamiar, jeżeli mi wyjdzie, wyjechać do córki, to z kolei tam u niej będę robiła, bo ona tam też czeka, żeby jej porobić. A czy myśli pani o poszerzeniu tego swojego jeszcze warsztatu artystycznego, o jakieś inne metody, techniki, przedmioty, czy jeszcze coś tam się... No zrobiło? Na pewno, oczywiście, ja bym wiele rzeczy zrobiła jeszcze, tylko rad, że jest to kwestia no, niektórych materiałów i nie wszystko no, da się zrobić, znaczy nie wszystko potrafię jeszcze. Są rzeczy, które podobają mi się bardzo, ale robię metodą prób i błędów i próbuję po prostu. Pani Elżbiecie życzymy ciekawych i oryginalnych inspiracji, których efektem będą kolejne dzieła sztuki.